Cześć! Ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną mój kuzyn Adam. Dzisiaj jesteśmy w Sharkbite 2 po raz kolejny, tak, bo dosyć weszły nowe update'y, tam widać jakąś flagę w Wielkiej Brytanii. Właśnie jestem z Adamem, który nie wiem czemu jest cicho i będę musiał coś mógł zrobić, chyba będę musiał przyjść do niego i go pobić tam do Tarnowej. No i dobra. I właśnie jak wiecie, mam Unicorn Boat'a, bo weszły nowe update'y w ogóle do Sharkbite 2, bo mianowicie weszły nowe łodzie, w ogóle mam pełno nowych łodzi, ale to zaraz wam pokażę. Jest taka łódź nowa, Torboat, i ją mam zamiar kupić. I jest też Combat Boat, to też jest bardzo fajna. Wszedł też nowy Wrecking Bull Shark, który też może kiedyś kupię. I nowy pistolet Paintball Gun. Więc no, takie weszły update'y, ja wam powiem, że kupiłem tego do Boat'a. Ale to już na odcinku. To dostałem za darmo, to kupiłem i to jest naprawdę dobre. No i kupiłem też tak Boat'a, on jest dosyć słaby. I kanopi. Bo ja mam mikrofon skręcony. Adam, przecież słyszę, że ty... Przecież słyszę, że szepczesz. No nie jest noc, nie lubię jak nie jest noc. Przecież za nami jest rekin. Adam. Przestań szeptać. Słychać normalnie? No, teraz słychać normalnie. Adam, ty miałeś jakieś zacinki. Ej, bo ja miałem mikrofon skręcony. Nie no, ja miałem na translator. A, no to wszystko wytłumacza. Nie no, wiem, że on szeptał. No, to wytłumacza. Ej, bo dobra. Już są dookoła nas trzy rekiny. Nie jest dobrze. W ogóle ludzie, jest kolejny odcinek z kuzynem, w którym jest mój kuzyn Adam. Teraz się przywitaj tak śmiało, Adam. Hej, że szeroki! Tak, to było bardzo śmiałe. Ale dlaczego nie może być długi? No, przestań teraz wrzeszczeć. Ej, bo płyniesz na rekina. O nie. I w ogóle bardzo polubiłem Sharkbite 2. Naprawdę jak dla mnie jest lepszy niż Sharkbite 1. Teraz mi się aż nie chce grać w Sharkbite 1. Przez to, że jest takie stare. Teraz mi się Sharkbite 1... Po co wyskoczyłeś? Aj, Adam z baranie. Jednak nie! Adam zrobił dobrze, Adam zrobił bardzo dobrze. Dupnie! Ale dupa! Dupa pani Grażyny. Kurt! Jestem... No. Dopiero co sobie zdałem sprawę, że byłem w paszu. Cholera, dwa rekiny! Adam zaatakowały. Szkoda, że nie da się ryb. Tam ktoś jest, widzę jakiś punkt. Już go nie ma. Jest jakieś trzy trójki. Musi. Czekaj, to on musi. To on musi być gdzieś tu. O! Mamy poruncie, dobra. I czekajcie, czy oni coś jeszcze dodali tutaj w tej grze? 55 zębów dostałem. Dosyć mało. Ale ta łódka mi się podoba, ale nigdy pewnie nie kupię. Ale zarabiam dzisiaj na tym odcinku na tą łódkę. I w sumie to jeszcze jedna runda, taka udana, gdzie przetrwam i już będę miał. Znaczy ja chciałem kupić Thompsona, ale weszła ta łódka i jakoś się na nią przerzuci. Chociaż ona jest wolniej, ona jest dosyć słaba. Chociaż... Ja się bawię! U nas większość wik... O, jestem rekinem! Jestem rekinem! Dobra, jestem rekinem. Cholera! Powiadomić? Jestem na swoim unikornie! Co? Jesteś na moim unikornie? Jak to działa? Dobra, ale widzowie, ja was chciałem powiadomić, że ja nagrałem odcinek z Primaxowic, gdzie buduję swój dom, ale Wojciech on... dostał bólu dupy na tym odcinku i musiał skręcić, bo mnie zaczęli bo się atakować. Tak. Wytnij to. No dobra, wytnę to. O ile mi się uda. Filmu też. No dobra, wytnę, bo widzowie nie mogą o tym wiedzieć. No i o tych zbrodniach wojennych. Dobra, ludzie, jestem już właśnie, bo ja chciałem wam po prostu powiedzieć... Ja chciałem wam powiedzieć, że ja nagrałem właśnie odcinek zbudowań domu, ale on miał za dużo gigabajtów i nie mogłem go zedytować. Więc go usunę i właśnie mama dama. Nie usuwasz ty mnie! No ty cholero! Adam się wkurzy. Dobra, ja teraz zbuduję łódź, która się będzie nazywać Wojtko Zamordowywacz 2000. Dobra. Wojtek pierdzi jak stara baba. Dobra, zarobiłem dużo zębów, już tu nikogo nie ma. Tak. Teraz nie było odcinków, bo był u mnie taki Lennart. Taki z Niemiec. Gość. Taki Niemiec ogólnie był u mnie i teraz nie było właśnie filmów i już jest listopad, to jest pierwszy odcinek listopadowy. Ostatni odcinek był 31. Ty co myślałeś? Ten gościu tak kibał. Już naprawili to jedzenie ludzi, mi się wydaje. Już jest łatwiej. I chyba się po prostu przy... Co to jakiś kolejny unicorn? Ty, on ma ten paintball. Ale to jest słabe. Ty, jeszcze dużo osób żyje. Nie czuję satysfakcji, szczerze mówiąc. Ostatnio w ogóle mnie zaatakowało takie jedno coś. Znaczy nie zaatakowało, ale to mi... Widziałem to. Dobra, zjadłem już. Została tylko ta trójka. Właśnie wydałem 5000 na pojazd, który rozwali każdego rekina. Jaki pojazd? Taki, który jak zobaczysz, to ci po prostu żłopek spróbuje.
O kurczę, dobra. Ale ja teraz nie będę rekinem przez długi czas. Ale Adam coś zrobił. Ej, gdzie jest ten gość? To jest właśnie głupie, że tu nie widać partiklów. Czyli to jest on? Nie. To jest głupie, że nie widać partiklów, jak ktoś wiedzie na kawałku. On jest na jakimś złotym dagbocie za wyspą. Ma górami. Jest po drugiej stronie, jest jakby tu prawej. No serio? Rzeczywiście! No, to... Adam mistrz! Patrzcie, uwaga! Dup! Gdzie on? I zdupiony! I dup! Załatwiłem! Dobra, i teraz już będę miał tą łódkę. Jestem na numerze 1, w ogóle nie wiem dlaczego, chociaż nie wiem dlaczego. Dobra, kupuję Tower Boat. Ale najpierw przejdźmy się moim Shark Destroyerem. Dobra, ale kupuję i tak. Chociaż nie wiem, czy nie kupić Thompsona. Nine. W sumie ty jesteś jeszcze Langley. Dobra, kupuję Tower Boat, bo to jest większe niż w ogóle Viking. A Viking już jest ogromny, ja nie wiem, to będzie jak jakiś... Czekaj, czy to jest? Nie. Sizem ten... Dobra, kupuję, bye. Kupiłem Tower Boat. No Adam, może być. Ale ty masz najwięcej procent, a nie. Uff, jakiś gość z dyniem na głowie. Chociaż już się Halloween skończyło. Ja nie wrzuciłem żadnego specjalu. Mam tu Tower Boat. Ale dołączam do Adama. Później zobaczcie, jak jest na Tower Boat'cie. Patrz na to! Dobra, join. Co jest? Kupiłeś Hoverboard. Hovercraft. No, Hovercraft. Adam kupił Hovercraft. Jak w polsku dupa pani Grażynki. No, tak, to będzie mega dobre. Ale nie wiem, dlaczego tego nie ma w sklepie. Ja mam chyba za blisko mikrofon, bo... Ej, tu jest jedno siedzenie! Nie dałeś siedzeń! Ej, bo ja mogę jako karabiniarz być sam! Ty, ja będę karabinem! Ty, Adam ma karabin na tym! Ej, tutaj, weź nie ruszaj się jakby! Weź patrz kamerą w jedną stronę, nie ruszaj się, okej? Okay? No. Okay? Nie, nie, dobra. Ruszam. No, no już masz. Dobra, strzelaj do rekina! A gdzie rekin? Pewnie pod wodą, wiesz? Wiem, że pod wodą, ale gdzie? I jakby co tu ma... Za nami, za nami! Co? Jakby co, ty masz nieskończoną amunicję. Oj, to dobrze, ale nie ma gonza na mnie. Tam jest. Uważaj, ile po prostu fabryka dała. Po lewej, Wojtek, po lewej rekin! Pod nami! Co? Ty rzeczywiście gdzieś tu jest. Tu! Tu jest! Sieciu. Ej, ale on nie obrywa tym. To strzela w ogóle. Jesteś tak słabym strzelcem, że już no. Ja prędzej... No bo tu się to trzeba strzelać z pierwszej osoby, dupnik. Co jest? Nie widzę. Ty, weź ty tak nie podchodź do tego rekina. A jak ja mam nie podchodzić, jak mi się łódź? Ta łódź jest za szybka! Jedzie za nami, prosto za nami! Co? Ej no! Naparzaj z karabinku, ile to bryka dała! Naparza! Ale bardzo nie... Bardzo dobrze, masz nie przestawać. Dobra, będę nie przestawać do końca rundy. Nie przestanę strzelać. No, więc Adam mi dał wyzwanie, że... Wojtek, może ty powinieneś kierować w sumie, żeby widzowie coś, czyli jak się kieruje takim poziomem. No dobra, no to daj mi. No. Szybko siadaj. Przejmij Pablo. Kur... O, shit! Shit! No to widzowie zobaczyli sterowanie. No. Ginąłem. Ja nie. Widzowie, tak się właśnie steruje takimi łodziami. Tak się steruje z Adamem! A, nie żyje. A da się wypróć temu rekinowi jakoś? Nie. Sharkbite 2, ja... updates. No, 5 listopada. Bull Shark, tak. Combat Boat to nawet kupiłem, a nie. Ja kupiłem Tower Boat, który to jest paintball gun, on jest słaby. I ponad 2000 hakerów zostało zbanowanych. Dziwne, że ciebie nie zbanowali, Adam. Nie jestem. Mój odcinek oglądać ludzie, którzy zrobili tę grę. No nie, ale mogą mnie zgłaszać. Po drugie, czy ja, w jaki sposób miałbym być hakerem? Co ja bym miał robić? Nie wiem. Robić kupę do morza i zanieczyszczać ocean. Więc ty zaraz będziesz. O! Pomiędzy nami dwoma. Tugboat. Idziemy na tugboat. Znaczy, tower boat. To ja może cię będę osłaniać, ty będziesz na towerboacie, a ja cię będę osłaniać. Czyli ja nie będę kierować? Ej no! Ej no, dołącz do mnie! Dupnior! Dołączam, szukam cię na liście. No i dupa! Cholera, nie ma... Ej, duże to jest! Duża jest ta łódź, w sumie. Znaczy, wydawało mi się większa. Ej, widzę cię! Tu jestem! Ano? Ej, ale ta łódź chyba jest noobska. Ej, ale ja mogę z tego karabinku naparzać. No, możesz. Ej, ale ta łódź mi się wydaje noobska. Ale mam tu basen. A nie, to nie basen, to tylko jest tak jak w katamaranie, jest jakby taka siatka. Ej, gdzie jesteś, Adam? Zaraz za tobą. A to ty jesteś, ten pyrtek mały. No to wskakuj do mnie. Ja cię będę eskortować, ja ci dam eskort. Fuck! Fuck! No to eskorta. Ja go wywalę. Ja jestem mocniejszy, mam lepszą łódź. A ja go po prostu rozstrzelam. Tak. Dobra, Adam, ty mnie musisz chronić.
Nie, nie mogę, bo mi... O, dobra. Ta łódź nie jest pro. Ona jest dosyć wolna jakaś. Ej, ale fajne jest w tym karabinie, że mogę nim sterować jako kierowca. Wow, co to? A tu jest ta siatka. Fajne jest to, że mogę nim jako kierowca sterować. No. Strzelać jako kierowca. Ej, ładnie wygląda w środku. No tak, to jest też fajne. Ty musisz mnie osłaniać, Adam, ja cię tu widzę. Jak tym pyrkiem popytalasz. Chcę też, żeby był jakiś game mode. Dostaję. Bo nie widzieliście na przykład palety. Bo jest taka paleta jakby fajna. Jakby robotnicza, na której Rek musisz się utrzymać i Rek cię musi zjeść. Po prostu zniszczyć tą paletę jakby. Tu jest jakiś destroyer. A kto nie lubi destroyerów, Adam? Ej! Serio jest destroyer? No w tej grze ogólnie jest destroyer, tak, bo on jest... W ogóle ukryte są niektóre łódki w tym budowaniu łodzi. Tam na przykład stamtąd ma Adam poduszkowca, a jak można zobaczyć, go tu nie ma. Więc no, to jest jakby takie pokrywane i powinni to tu dać do sklepu. A w ogóle wiesz, co ja pozostawiam na brzegu? Co pozostawiasz na brzegu? Tą arkę. Jaką? Tą arkę. Jaka? Twoją arkę. Twoją arkę? No, serio nie rozumiesz? Rozumiem. O panie! Dobra! O nie! O nie! O! Co jest? Ja nie jestem od tego cięższy. Fuck! Gdzie jest? Rzucił się na tamtych! O nie! Czemu ja to zrobiłem? Ja go spowolniłem! Adam! Lepiej ty uciekaj, bo cię rekin zje. Lecę i pomóż! Ja to muszę przetrwać. A ja muszę. Adam, już. Czy tam jest toaleta na dnie? Nie, to waza. Ty, ja po nią idę. Może tylko jedna osoba może odebrać. O, wywalaj. Tylko jedna osoba może wazę odebrać. I to będę ja. Adam mi nieraz już ukradał wazy. Ale teraz nie powinien mi ukraść wazy. Więc dobra. I przyrąbałem w to głową. Więc jest. Ręka mi się wygina. No, no, ale ja chyba ten odcinek wrzucę, nagram dzień przed moimi urodzinami, żebym mógł miał czas zedytować, a to już będzie jako moją urodziny. Więc możemy nagrać, Adam, na Maksowicach, czy na Porcie Krowic, to jest w sumie to samo, bo to jest ta sama wioska jakby. Możemy nagrać tam właśnie, taki urodzinowy, jak chcecie to napiszcie w komentarzu. I dobra, w ogóle... Wojtek, ja ogólnie zbieram teraz na nowy karabin na mojego ciela. Man za 2500. To jest taki a nie, man on kosztuje 3500. I Adam jest rekinem. Nie? No. Jakiś robot. Nie. Jakiś robot. Ant-Man. No. Dobra, na co idziemy? Na mój torbot czy na twojego? No na twój. Dobra, no to zapraszam Adama. O, Adam już jest, bo już mówię, wysłałem wcześniej. I tak właśnie wygląda torbot, on nie jest jakiś OP, ale jest. Co? Ten torbot nie jest jakiś OP, ale jest. Ale ty prowadzisz tym razem. Przecież to fajny kraj. O! Dobra, ja, czekaj, ty prowadź, ja was tu zobaczę. Nie, to nie jest dym. Gdzie to jest przeźroczyste? No właśnie, to jest taka siatka, to jest szkło. A nie, bo to jest szkło do oglądania dna. No trochę im to nie wyszło, że widać dno. Nie, właśnie, to jest specjalnie tak. To jest łódź do oglądania dna. No może, ale mi im to chyba trochę nie wyszło. Dobra, nie no. Bo tu nie widać dna. Gdyby ej, lol, widzę całe dno. Jak widzisz całe dno? Gdzie ty to widzisz całe dno? Ja tu widzę tylko tafle wody. Ej, ej, sekrety widzę. Co? Kule do kręgli. Kula? Kula do kręgli tu jest. Co? A dam mi tu jakieś. Ja widzę wazę. Co? Kurczę, rekin! Na ogonie my naszym. Rekin jest na naszym ogonie. Czekajcie, bo ja chciałem jeszcze coś w tym odcinku, nie wiem. To jest taki chillowy odcinek z kuzynem. Właśnie z Sharkbite. Bo to jest fajna gra. Chcieliśmy nagrać Jailbreak. Możecie napisać, czy chcecie Jailbreak, bo nie wiem, mi się wydaje. Nie wiem, co ja byśmy mam tam dosyć po osi! Kurde! Panie się! Adam, jesteś mistrzem! Mistrzem no wiem, walki. Ale ja go nie zobaczyłem! Dobra, mam już 500 w ogóle. Ej, ty nie zdobyłeś nic. I w ogóle ten gościu, tu z tym Manface'em, wygląda jak mój najlepszy przyjaciel Nigel. To jest tak naprawdę worek z taką minką Manface. I on się nazywa Nigel. O, Oli! To. Czemu na to nikt nie głosuje? O, dobra, nie, jednak głosują. To jest najlepszy chyba game mode, jaki jest. Myślałem, że samoloty będą najlepsze, bo ja myślałem, że to będzie, że tak jakby się lata samolotami. No, helikoptery. Ja myślałem, że się lata helikopterami i że rekin tak może wyskoczyć i cię zjeść. Cholera, ja jestem rekinem. A nie, ej, nie. Czemu ja nigdy nie jestem rekinem? Nie wiem. Ja mam najwięcej procenderów, a nie, jestem rekinem. I czemu mi się teraz zmniejszyły procendery?
Nie wiem. No bo może ktoś dołączy. Dobra, ja siadam. Pewnie ktoś ja dołączy. Usiądę jako strzelec. Ja idę na mój cypulik. Tak, ja idę na mój cypulik. Ja siadam jako strzelec. Dobra, to jest niebezpieczne siadać jako strzelec, bo tutaj... Czemu ja jestem poza tym? Ja jestem w ogóle poza tą paletą. Wchodź na górę, ja nie będę się ryzykował. Ja ryzykować nie będę. Dobra, idę a na ja mój będę. Cypul. Bo, no. Bo ja tu nie jestem po to, żeby przeżyć. Ja jestem tu po to, żeby inni przeżyli. A, no w sumie, Adam się tak poświęca, ja nie. Ja idę na samą górę tego cypula i jest dobrze. Ja mam w ogóle jakiś lepszy pistolet, nie mam takiego zwykłego. Ej, jakiś bacon, taki zwykły jakiś... bacon, czy mnie stoi ze mną ten. Strzela. Ale ja nie mogę za mocno ruszać lufą. Gdzie? Bo tak, nie możesz za mocno ruszać lufą, bo mu wpadnie w zad. O kurczę, słyszę dramatic music. Dramatic music. Wojtek, mógłbyś szybko wskoczyć do wody i zobaczyć, gdzie jest rekin, żeby... Ta, na pewno, żeby mnie zjadł. Ty jesteś poświęcony. Ej, ja jestem dosłownie przeciwieństwem Adama. Właśnie Adam się poświęca dla ludzi i idzie na zgon, a ja idę na samą górę. Muszę się wycofać z mojej platformy! Szybko! Ja niszczę moją platformę! Serio? A no rzeczywiście twoja... Wow! Husaria! Host! Och! Jaka husaria? Och! Host! Zjadł mnie! No nie! A ten game mode jest taki dobry. Nie. Bo teraz jak można zobaczyć, zaraz będzie można zobaczyć na niebie, helikopter gdzieś tu przeleci skądś. Tak. Pewnie z tych gór. To jest jak dupy. Zaraz tu... Jezus! Pilot! Gdzie jest? Kurde! Jezus! Adam, musisz to przeżyć. Jak się musisz. Pilot nie pośpieszy, to nie będzie szans. Nie! Pisze, helikopter się ewakuuje, wsiądź do helikoptera. Czekaj. Gdzie kuźwa na czekaj, zachód? Co? Nie było helikoptera. Bo nie przetrwało to H. To H musiało chyba przetrwać. Co? Co tak działa? Nie, mi się wydaje, że to bug. Ej, ale że helikopter odleciał, rekin tu jest, a ja... Ja przeżyłem tylko i 3 osoby? O nie! Nie! A bazę. I Adam teraz musi być. Albo ja, albo nie. Adam. Jak się wyrosuje. Ja jestem, dobra! Czyli to jest ostatnia runda. Adam, i teraz jest czas, żebym cię zjadł. Chociaż ty będziesz miał a ty już ten... byłeś 2 razy. No wiem. Ale i tak się zakończy na tym, jak ja będę. Dobra, i zakończy się na twojej śmierci. Ta, na mojej śmierci, chyba na twojej. Bo on ma jakiegoś dziwnego UW skina, on ma jakiegoś UW pick me skin. Jakiego UW? Tak ciągle myśli, że każdy skin, który po prostu jest mały i ma minę R. No bo to jest takie UW-śne. To jest takie pick me bardziej, nie UW-śne. Dobra, wypłynąłem. Sam się podnieś. Kto mówił, żebym się podniósł? Nikt nie mówił, żebym się... No co to w ogóle znaczy? Tak. O co chodzi? Masz jakiś problem? Z babcią Gienią? Nie mam z babcią Gienią, ale mam słowo pietołku! Pietołku żołędny! Ha, zjadł! Tylko pietołku żołędny! Jaki dupku żołędny? Out fishing! Się wrąbałem! Dobra, lecę na te dwie łódki! Nie ma co! Spójrzcie na to tylko! Jak się wgryzam w piękne łodzie! Tom zmanipuluje i Tom! I one już będą zdupcone. Nie, to jest koniec. Nie, to jest dev. To jest koniec. Tak, to jest koniec. Biednego gościa. Jakiś Lennart. Ej, Lennart! Wy nie wiecie, kto to Lele. No, oni nie wiedzą, kto to Lele. Znaczy, ja na tym odcinku już mówiłem, w sumie tak naprawdę, kto to Lele. Tylko teraz musicie się domyślić. Musicie być mądrzy i się domyślić. Nie lubię, jak jest noc, bo wtedy mało widać. Strasznie. Znaczy noce nie są złe, ale... Dobrze, bo mniej ludzi zabijesz. Dup! No, mniej ludzi zabiję. Ty, co mi na głowie siedzi? No, przestań mi siedzieć na głowie. Ej, mam pytanie. Za to siedziałeś mi na głowie. Teraz to już ma. Kurde, nie umiem ich zjeść. No, zjedz. Ej, bo mam pytanie. No halo! Co? No. Czy poznać chcesz tajemnicę? Stanie się. Musi się stać. Ja nie odpuszczę tego. Tak, bo oni się obili. I to są jakieś nubki. To są ewidentnie nuby. Dawaj! Jest! Wgryzłem się. Chyba, że się okazało, że to nie jest ostatnie. Nie, nie, gadaj. Jest, wygrałem! 150 zębów. Dostałem 150, no i to jest mega dużo w ogóle. Dobra, to są moje łódki, które jakiś hachulec. Hachulec i coś, co nie ma w ogóle. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pożegnę się, Adam. Pa, pa.